Tożsamość w zagrożeniu to tytuł projektu, który Muzeum Pomorza Środkowego realizuje już drugi rok przy współpracy z innymi krajami. Rozmawialiśmy, pani Kasiu, Katarzyna Maciejewska wprowadzi nas w ten temat. Rozmawialiśmy już, pani Kasiu, wielokrotnie na temat tego projektu. Przy każdym naszym spotkaniu jest ku temu okazja. Dzisiaj kolejny raz będziemy o nim mówić, bo dużo się dzieje w ramach tego projektu mimo pandemii. Jak najbardziej. Rzeczywiście pandemia nam bardzo przeszkodziła. Przeszkodziła przede wszystkim w tym, że nie możemy się spotkać ze wszystkimi partnerami, ale tak naprawdę to jest ten moment, kiedy tej pracy mamy najwięcej. To jest ten szczytowy moment całego projektu, a potem już będziemy tylko dzielić się nim z Państwem, ewaluować i tak dalej. To czym będziecie się dzielić? Co przygotowujecie? Naprawdę mamy niesamowite materiały, bo ten etap zbierania wywiadów tak naprawdę się już skończył. W tej chwili opracowujemy, nagrywamy, dorabiamy do nich te filmy, o których pani dzisiaj już mówi, napisy do tych filmów, o których pani już dzisiaj mówiła. To jest bardzo wdzięczna praca, bo naprawdę te nasze wywiady są fantastyczne. A o ile mi się udało podejrzeć wywiady kolegów, też są naprawdę bardzo interesujące. To powiedzmy jeszcze o bohaterach tych wywiadów. Tak naprawdę w całej Europie są to osoby, które doświadczyły migracji w ostatnich 100 latach. Czyli u nas tak naprawdę są to osoby, które przyjechały do Słupska po 1945 roku. I rzeczywiście te wywiady są niesamowite i na podstawie tych wywiadów już wkrótce w Spichlerzu pokażemy wystawę. Jeśli będzie taka możliwość, to będziemy mogli przyjść i zobaczyć ją, że tak powiem, oko w oko osobiście, a jeśli nie, to internet nam pozostaje? Bardzo liczymy na to, że da się w oko w oko, bo mamy i program edukacyjny do tego przygotowany i naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Ale jak najbardziej da się też zobaczyć online, ponieważ każdy z partnerów ma jakiś obowiązek w projekcie, który wykonuje na rzecz wszystkich innych kolegów. I tym naszym obowiązkiem jest przygotowanie filmów na ten temat. W związku z czym przygotowujemy jeden dłuższy, taki mniej więcej 38-minutowy film, który będzie można obejrzeć na przykład w szkołach. Będą też krótsze, 5-minutowe o poszczególnych podprojektach. No i będzie tak zwana zajawka. I to wszystko robimy. Oczywiście wszystko jest po angielsku, no bo to jest w tej chwili uniwersalny język. Znaczy tłumaczenie jest po angielsku, ale rozmowy po polsku. Nasze są po polsku, duńskie są po duńsku, szwedzkie po szwedzku, ale łączy je rzeczywiście język angielski, no bo w tej chwili to jest najprostsze, prawda, żeby w ten sposób się porozumiewać. Oprócz tego szykujemy też wspólną wystawę, która będzie podróżowała po całej Europie. U nas przed Białym Spichlerzem też oczywiście będzie prezentowana. Tam już będzie po polsku i po angielsku, bo każdy kraj przygotowuje dla siebie, ale będzie też pokazywana w innych krajach w Europie, między innymi w Austrii albo w Niemczech, które nie uczestniczą w projekcie. A co się złoży na tą wystawę? Emocje. Tak naprawdę emocje, bo zastanawialiśmy się, jak to pokazać, czy pokazać każdy kraj, każdy podprojekt osobno, ale to chyba byłoby nudne. W związku z czym opieramy się na emocjach, na tym, co towarzyszyło tym ludziom podczas samej migracji i po tym, jak już osiedli w nowym miejscu. Będziemy mówić o wykluczeniu, będziemy mówić też o dobrych rzeczach. Wystawa będzie prezentowana na zewnątrz, w związku z czym... Wiadomo kiedy? Liczymy na to, że na początku września. Słowenia się musi z tego wywiązać, bo to oni robią, ale liczymy na to, że na początku września. A we wrześniu przyszłego roku na stronie internetowej projektu będzie dostępny pakiet cyfrowy dla szkół, czyli w całej Europie znowu będzie można pobrać i ten nasz film 38-minutowy, żeby się zmieścił na lekcji, i rozmaite inne informacje po to, żeby nauczyciele nie tylko w Europie, w Australii też, tam internet też dociera, mogli skorzystać z naszych doświadczeń, z naszych materiałów i informacji. No to cóż, zachęcamy w takim razie do śledzenia strony Muzeum Pomorza Środkowego i też strony dedykowanej temu projektowi, Tożsamość w zagrożeniu. Tam, jak słyszeliśmy, i emocje, i doświadczenia ludzi, którzy doświadczyli takiego wykluczenia, którzy musieli opuścić swoje domy, przenieść się w inne miejsce, no z różnych względów. Już wkrótce, bo we wrześniu być może będziemy mogli obejrzeć wystawę przed Białym Spichlerzem. Serdecznie Państwa zapraszamy. Do tematu będziemy wielokrotnie jeszcze powracać, bo mam nadzieję, że muzeum nas będzie tutaj jeszcze gościć. Natomiast już dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie za tydzień. Do zobaczenia.